Cześć, witajcie, z tej strony Łukasz. Słuchajcie, w środę czeka nas najprawdopodobniej obniżka stóp procentowych o 50 punktów bazowych, gdzie jeszcze miesiąc temu ludzie dawali na to naprawdę kilka procent szans, i każdy skłaniał się ku tej drugiej decyzji, że to będzie tylko 25 punktów bazowych. Teraz już rynek wycenia to zupełnie inaczej. I tak naprawdę od kilku dni przez ten weekend spadliśmy sobie na Bitcoinie o 4%, a od wczoraj dosłownie o. 1,5% i tak mała zmiana w wartości bitcoina już tutaj spowodowała, że faktycznie, patrzcie, z tej pozycji, którą mieliśmy wczoraj, czyli tej neutralnej, to jeszcze jest wczorajszy, muszę odświeżyć, teraz mamy znowu firm. i też zmieniło to się nam aż o 12 punktów bazowych z 51 do 39 przez tak naprawdę tylko zjazd bitcoina o 1,5%. To też zazwyczaj oznacza, że ten dołek jest już bardzo, ale to bardzo blisko. Jak takie małe wahania rynkowe, aż tak powiedzmy to inwestorów, yy, próbują, no nie wiedzą, oni już są mega zestresowani i już sentyment im się po takiej małej korekcie. Ale słuchajcie, o tym wszystkim opowiemy sobie w dzisiejszym odcinku też dodatkowo. Pokażę Wam również jeszcze inne, bardzo ciekawe tutaj dane długoterminowe z rynków finansowych, tak żebyśmy mieli jeszcze lepsze pojęcie o tym, co faktycznie może stać się na rynku Bitcoina w kolejnych dniach i tygodniach. Także jak jeszcze tutaj mnie nie obserwujecie, to koniecznie naciśnij przycisk Subskrybuj. Więc 6 miesięcy temu nagrywałem tutaj serię odcinków o tym wskaźniku Strong Short, który wtedy przewidywał nam dłuższe spadki, tudzież dłuższą konsolidację i od tego wskaźnika minęło już prawie 200 dni, a dokładniej 190. 5 dni nagrywałem, tak sobie, w te jest starsze filmiki było tych filmów naprawdę sporo. Tutaj, gdzie właśnie, zaznaczałem ten wskaźnik, który, jakby nie patrzeć, świecił się ostatni raz 3 lata temu Strong Short w kwietniu przed tymi gwałtowniejszymi spadkami. Tak, tutaj była też seria Strong Longów, czyli rzecz odwrotna, że idziemy w górę, aczkolwiek sam Strong Short świecił się 3 lata. Temu i faktycznie wtedy też zwiastował on nam dłuższą, dłuższą korektę, która wtedy oznaczała spadki, i potem dopiero tak naprawdę odnowiliśmy ten sam poziom sprzed wtedy. Po około 200 dniach. Zwykle jest to około od 4 do 6 miesięcy, teraz faktycznie już ten szósty miesiąc nam aż minął, aczkolwiek też widzimy po cykliczności, po tym jak zachowuje się Bitcoin w tym czasie około halvingowym, około wakacyjnym, to ten wrzesień faktycznie jeszcze może być taki sobie. Zwykle ten miesiąc wrześniowy zamykamy około na takim 7-8%, 6, 5,5, takim procentowym minusie. Też się mówi, tak o tym wrześniu. September, Rectember, nie wiem, Downtember, że po prostu jest z, generalnie on złym miesiącem, ale też mówi się potem już o na przykład październiku, że jest to October, Pump Over i tak dalej. Co nie, że tak jak Rośnie jest jednym z najgorszych miesięcy na rynku, tak październik jest jednym z najlepszych. No i jeszcze może o czym tutaj powiedzieć najpierw, jeżeli chodzi o naszego Bitka, skupmy się może na razie na tych stopach procentowych. Bo generalnie Powell z pewnością będzie chciał tutaj tego uniknąć, tego, że giełda po prostu znowu zahamuje. I prawdopodobnie właśnie ogłosi, że inflacja wyhamowuje szybciej niż się spodziewano, oraz też wyrazi zadowolenie tak z do tej dotychczasowej polityki swojego zacieśniania. No i jakby będzie musiał, myślę, że te 50 punktów bazowych to będzie najbardziej logiczny dla niego krok. Jeżeli chodzi o Bitcoina, tak, i akcje, to sytuacja przypomina teraz no, nie wiadomo kompletnie jak to może wpłynąć na rynek, tak, bo zbliżając się do środy no, należy się spodziewać po prostu dużej zmienności według mnie i skoków w obie strony, to tutaj trudno przewidzieć co się może wydarzyć, tak więc ja trzymam po prostu bezustannie te swoje pozycje spot, a jeżeli chodzi o Swojego tradera na dźwigni, który dzięki tej temu wskaźnikowi sobie weszłem jestem aktualnie na bardzo fajnym plusie, daje stop lossa na punkt wejścia, bo faktycznie może machać w tą środę w obie strony i zobaczymy, jak to po prostu będzie wyglądało. Aczkolwiek tu widzicie na przykład, o w tym momencie też mieliśmy faktycznie duże wzrosty w procesie pierwszych dni od zapalenia się wskaźnika, to było akurat wtedy w maju, potem była korekta, ale i tak. Zwykle robimy sobie te 20- kilka procent, tak jak było tutaj, tak jak to było tutaj, tak, tak, czy też być może będzie tutaj tak, to też było w przeszłości. Tak więc po prostu daję stop losa w punkt wyjścia, tak żeby się, wiecie, nie stresować, no i to wszystko. tak. No i Jeżeli Fed zdecyduje się na obniżkę o 50 punktów bazowych, to możemy zobaczyć krótkotrwały strach, zwłaszcza w obliczu, wiecie, jeszcze. Potencjalnego i ciągle eskalującego konfliktu na Bliskim Wschodzie. I wszystko to razem właśnie stworzy sytuację, gdzie no ta krótkoterminowa panika jest ciągle możliwa, ale długofalowo do tego, jakby aż trzeciego kwartału w 2025 roku ciągle powstaje mega byczy. No i tak naprawdę ten czwarty kwartał on. Myślę, że nam wszystko, wszystko wyjaśni, i tych teraz niedźwiedzi, którzy są po prostu niedźwiedziami, zmieni ich w znowu byków, i będą po prostu ludzie kupowali, jak Bitcoin przybije swoje ATH, i będą się dziwić, że kurczę, czemu nie kupiłem za 58 tysięcy Bitcoina? No bo byłem głupi i kupiłem po. 80, tak? No więc generalnie, tak jeszcze powtarzam, jeżeli chodzi o te stopy, no to w krótkim terminie być może faktycznie będzie strach związany właśnie z obniżką o te 50 punktów bazowych, potencjalne też napięcia między Izraelem a Libanem, tam jeszcze Jemen chyba jakieś rakiety przez weekend wystrzelił w kierunku Izraela, mogą wywołać strach i Fed może tutaj wykorzystać tę geopolityczną niepewność jako pretekst i w związku z tym nasze podejście do zarządzania aktualnie tą też moją pozycją musi być bardzo ostrożne, dlatego też daje sobie po prostu stop losa w Punkt wejścia, tak? No i generalnie patrząc w przyszłość. Ta panika związana z tymi obniżkami zostanie pewnie zniwelowana przez nadchodzącą falę drukowania pieniędzy. Już teraz widać, jak w ciągu ostatnich miesięcy wyemitowano miliardy USDT, a FTX, tak jeszcze swoją drogą, ma wprowadzić jeszcze więcej kapitału na rynek w czwartym kwartale tego roku, gdy tylko stopy procentowe zostaną obniżone, drukarki ponownie ruszą, a FTX będzie oddawał kolejne jakby pieniądze właśnie czwartym kwartale. No i pamiętajmy, że te osoby, które miały te konto na tej giełdzie FTX, która wtedy na tamtej beście zbankrutowała, będzie oddawał środki ludziom, tak? No i według mnie to są ludzie, którzy są już na rynku od dawna, tak? Mieli środki na FTX, inwestowali w Bitcoina, wiedzą oni dokładnie, co to znaczy cykliczność, kiedy jest dołek, kiedy jest górka. No i według mnie, jeżeli dostaną oni te swoje pieniądze, to raczej zamiast wypływać tam w popłochu, będą raczej tego sobie bitka trzymali, tak? No bo wiedząc, to jest okres około halvingowy, około wakacyjny i raczej, raczej wpłynie to bardziej... Pozytywnie niż negatywnie na rynek. Takie jest tutaj po prostu moje nastawienie. Więc, tak jak mówię, stop losa to je trzymam. Jesteśmy na bardzo fajnym plusie i czekam po prostu, jaka ta decyzja w środę będzie i jak na to zaleguje rynek, bo aktualnie jest to po prostu jedno wielkie kasyno. Ta końcówka września może się nam jeszcze zamknąć na troszeczkę większym minusie. Tak jak to było zazwyczaj, także sobie fajnie odbiliśmy. Już jest praktycznie 0%, tak? Taka neutralna tej kwota. A zazwyczaj było to i tak trochę gorzej minus 3, minus 7, minus 7,5, minus 3, 5,5, minus 7. Tutaj ta siódemka się dużo przywija. Także jestem gotowy na to, że jeszcze leciutka korekta przed tymi wzrostami będzie, które nastąpią już w czwartym kwartale tego roku. I słuchajcie, idąc jeszcze dalej, tutaj chciałem Wam właśnie pokazać jedną bardzo fajną rzecz. tak? Tutaj jest bardzo długa analiza. Tego, jak zachowują się rynki finansowe, i jak coś rynki finansowe zrobią, to potem jaki jest wpływ rynku na to coś. tutaj właśnie mamy, kropeczkami, zaznaczone dni, w których na przestrzeni ostatnich, no bardzo wielu lat, bo to jest aż od lat 70., jeżeli Nasdaq tak faktycznie oberwał w krótkim terminie i stracił on na wartości 10%, i tutaj takie właśnie. Te kropeczki, te sygnały oznaczają, to jak potem po takich właśnie tych większych korektach, jak on się zachował i jaki to miał wpływ na rynek. I tutaj mamy bardzo fajnie pokazane, że jeden tydzień, dwa tygodnie, miesiąc, dwa miesiące za bardzo tutaj nic nie wiadomo, ale już trzy miesiące, sześć miesięcy oraz dwanaście miesięcy później, co jest bardzo, bardzo fajnym wynikiem bo jest aż 100% zamknięć pozytywnie. Ta nasza, jakby średnia, ta nasza mediana z tego, ile. Byliśmy na plus. Wynosi aż 33,7% na, słuchajcie, na Więc jest to bardzo, ale to bardzo, bardzo silny wynik. No i słuchajcie, to nam się idealnie tutaj łączy również z resztą, tak, z 18-letnim cyklem i z tym wszystkim. A patrząc również na to, że teraz właśnie SP500 zamknęło nam się na, tak naprawdę rekordowym profit margins w wysokości praktycznie 14%, i to jest największy wynik. O, tutaj mamy statystyki od 2005 roku. Słuchajcie, no wszystko naprawdę wygląda bardzo kolorowo, jeżeli chodzi o kolejne miesiące na rynkach finansowych. I tak samo, tak tutaj wiecie, że ja bardzo lubię się tutaj praktycznie posiłkować tym takim cyklem 18-letnim, nieruchomościowym, jakoby to był taki faktycznie trzon tych naszych analiz. No i zobaczcie, tak, faktycznie wszystko jest jest w jak najlepszym porządku. Ten stan jakby nieruchomości głównie w Ameryce możemy sobie właśnie tym ETF-em podglądać. I jeżeli chodzi właśnie o jego stan, to zamknęliśmy znowu kolejny tydzień na praktycznie nowym ATH i widzicie też jeszcze, że september, póki co na razie tu jesteśmy na praktycznie tutaj, tym Resistance Line'ie, aczkolwiek jest. No o milimetry mamy znowu kolejne nowe ATH. Także rynek nieruchomości ciągle, mimo tej całej bańki, ciągle, ciągle rośnie. I według tej cykliczności 8 o której mówię, praktycznie w każdym odcinku jej szczyt powinien gdzieś. Być na przestrzeni kolejnych lat, a najpewniej w 2025 roku, pod koniec go, czyli właśnie gdzieś tam w październiku, to też idealnie łączy się z tą cyklicznością bitcoina, żeby potem był jakiś faktycznie większy, większy krach na. Rynku. Tutaj tak jeszcze napomknę, że macie również w opisie do dobrania 500 dolarów za po prostu założenie konta na Bajbicie. Jest to dosyć ograniczona, jakby liczba. Także, jak tu jeszcze konta nie macie, to jakby sobie je załóżcie. Działa to tak, że musisz po prostu tak to założyć. Tutaj jest mojego linku, to znajdziesz w opisie albo w komentarzu i wpłacić tam 100 dolarów. I tą kwotę 5 stówek będziesz miał do jakby wydania na jakby wejście w pozycję na dźwigni. Dodatkowo jeszcze, jakby tu również ze mną otrzymujesz dożywotnio mniejsze prowizje otrzymujesz dostęp do moich wskaźników co miesięczny airdrop oraz również dostęp do naszej sekcji vip na naszym discordzie gdzie tutaj jakby agregujemy dobrych traderów którzy teraz tutaj widzicie w tej sekcji rezultaty dzielą się swoimi wynikami które są naprawdę bardzo fajne i do tej sekcji VIP, która jest właśnie tutaj, gdzie ci traderzy dają swoje sygnały, będziesz miał dostęp absolutnie za darmo. Także no polecam Ci również do tego dołączyć. Też otrzymujesz od nas dwa kursy. Wszystko masz na nawet tutaj w opisie, tak więc polecam. I jeszcze jedno za zmianę giełdy właśnie na Bybit, jak np. Wiem, tradujesz na Binance, to jeżeli sobie wpłacisz tam te bitcoiny z Binancea na Bybita, albo nie wiem, te USDT, które masz, Ethereum po prostu z jednej giełdy tak, te swoje środki przeniesiesz na drugą giełdę, czyli na Bybita, to otrzymasz również do 30 tysięcy dolarów od Babita w nagrodę. Czy działa to tak, że tutaj są różne słupki, żeby tą główną nagrodę dostać, trzeba wpłacić tutaj ćwierć miliona dolarów, aczkolwiek są też również niższe progi 100 tysięcy, 50 tysięcy, 3 tysiące, 100 dolarów, żeby odebrać też 15 dolarów. Tak więc. Zawsze miły gest. On już tak jakby taka wisienka na torcie, ale bardzo miło. No tak czy siak, po prostu link masz w opisie. No i teraz tak, przechodząc dalej, tak naprawdę przed nami, jeżeli tak spojrzymy sobie. Ogólnorynkowo na cykliczność powinniśmy mieć najbliższe pół roku bardzo wzrostowe. Sobie też spojrzymy na cykliczność, to ostatni raz mieliśmy, powiedzmy, w tym samym momencie rynku byliśmy w 2020 roku. Tutaj, tak? R również w september byliśmy na minus 7,5%. I tak, od tego też momentu zaczął nam się ten tak zwany banana zone, tak? Parcie, przyszedł październik plus 30% praktycznie. Przyszedł listopad 42. Potem znowu 46. Potem co się dzieje? Znowu styczeń. Kolejnego roku 14, 36, 29, jakby. To są zawsze momenty, w których po prostu mamy największe wzrosty. Tak samo tutaj, tak? 2016 rok, też 4 lata wcześniej, jeżeli chodzi o cykliczność, znowu plus 14, plus 5, plus 30. Tutaj lekciutko na minus, a tu znowu plus 23, leciutko na minus plus 32, 52, 10, 17. Wiecie o co chodzi? nie? Jakby to jest właśnie ten moment, w którym po tej długotrwałej, zwykle korekcie przychodzą nam największe wzrosty, tak? By wtedy to właśnie się od. Tego momentu tutaj zaczęło i trwało około 13 miesięcy, tak? Wtedy też się około tego momentu zaczęło. Czekajcie. O, tutaj mamy też trwało 13 miesięcy, aż do piku. Więc zwykle od tego września, tak, o którym tutaj mowa, zwykle te 13 następnych miesięcy jest bardzo, ale to bardzo wzrostowych. Więc to, że teraz jesteście, wiecie, no negatywnie do tego rynku nastawieni, no jest to normalne. Jest ta korekta około havingowa. Ludzie się po prostu z tego rynku wyprzedają. Ja tak samo mówiłem, że słuchajcie, BlackRock w ogóle tych swoich bitcoinów, które tutaj gromadził, w ogóle na tej kolekcji ich nie sprzedaje. To nie on zrzuca cenę, a za zrzuty odpowiadają tylko i wyłącznie mali inwestorzy, którzy po prostu, którzy po prostu się boją i nie potrafią tego już wytrzymać, tak? zwróćcie uwagę na to, że jak sobie to jest. Pojrzymy po prostu na ten sentyment rynkowy i kiedy jesteśmy przez dłuższy czas w tym strachu, to rynek nam bardzo fajnie idzie do góry. Tak samo jak na przykład, nie wiem, miało to miejsce tutaj, tak, była dłuższa konsolidacja i przez dłuższy czas byliśmy w strachu. Nawet można to połączyć z tą tutaj całą konsolidacją, bo tutaj umówmy się, tak? Czy na bez się kupisz za 17,5 tysiąca, czy nawet za te 20 tysięcy dolarów, czy nawet za. 15,5 tysiąca, kto na to patrzy, to i tak jest są zajebiste wyniki, czy zabierz razy 3, czy razy 3,5, co nie? To i tak są super wyniki. Tutaj, tak, przez jakiś czas byliśmy w konsolidacji, tutaj nie byliśmy aż w extreme firze, byliśmy po prostu w firze, tak? Tutaj ta pomarańczowa kolorek znaczy po prostu, że jesteśmy w firze. Też konsolidacja, ile ona trwała? Spójrzmy, 3 miesiące strachu, potem kierunek, Góra, tak? Tak samo tutaj o tym mówiłem. O tym mówiłem. Tutaj jest bardzo fajny, bardzo fajna rzecz, bo to właśnie było jak chyba Chiny zrealizowały tam kopalnie krypto, czy jakoś tak. Tutaj też pojawił się ten nasz sygnał na Strong Short ostatni, te 3 lata temu, właśnie w kwietniu. I patrzcie, też byliśmy przez dłuższy czas w Extreme Firze. Przez spójrzmy na to 3 miesiące. No i potem poszliśmy w górę, tak? I czas który był potrzebny na to, jak też pokazałem wcześniej, praktycznie no również 200 dni. Także to, co chcę po prostu przekazać, to to, że cwanym można było być, że te spadki jakieś będą w marcu, nie? W marcu wtedy jakby można było być cwanym, że o, będą spadki, będą spadki, no bo teraz to każdy debil serio mówi, że spadniemy w dół od tych wartości, nie? Jakby tutaj... Każdy mówi, że idziemy w górę, nikt nie mówił, że idziemy w dół, a poszliśmy w dół. A teraz na tym Extreme Firze każdy mówi, że 44 tysiące dolarów jest nieuniknione, że każdy debil mówi, że idziemy w dół, no a pewnie pójdziemy znowu w górę. Tak samo jak tutaj każdy debil mówi, że pójdziemy w górę, a poszliśmy w dół. Wiesz o co chodzi, że jakby z Fanem, to, że teraz jesteś jakby negatywny, to wiedz to, że jesteś teraz w absolutnej większości, większości osób, że te spadki będą. No wtedy, wiesz, zawsze lub jak większość inaczej, co nie. Tutaj, każdy był cwany, że spadków nie będzie. Tu każe jest cwany, że spadki będą. Jakby coś tu poszło nie tak, bo to powinno być na odwrót po prostu. No i tyle. Więc nawet jak już jesteś mega taki niedźwiedzi, że te spadki. W sumie będą, no to poczekaj jeszcze do końca grudnia. Jeżeli tutaj cykliczność się nie sprawdzi, jeżeli faktycznie tu będziemy na minus, 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 faktycznie wtedy ja również zacznę sądzić, że cykliczność już nie działa, wychodzę z rynku. Aczkolwiek to w dalszym ciągu jest zupełna normalność, że we wrześniu jeszcze tutaj po prostu jest negatywny sentyment. Zwykle praktycznie zawsze tak było. Czwarty kwartał powinien być. Wzrostowy, według cykliczności, która się ciągle sprawdza, która ciągle działa, poczekaj na to. Jeżeli w grudniu nie będzie wyjdź z rynku, ok, przez Ci rację, ma no dobra, wychodzimy. Ale poczekaj, mówię Ci, do grudnia myślę, że to będzie dobra decyzja. To tyle, dzięki i cześć.